psychofobowe przygnięcie do jakiegoś bytu z miłością, której ten byt afirmujemy, dostrzegamy jego wartość. Słownik języka polskiego definiuje kontemplację jako głębokie rozmyślanie, przypatrywanie się, rozważanie, trwanie w zachwycie, w zadumie. Kontemplacja religijna z kolei to szczególny, mający wiele wymiarów rodzaj modlitwy, w której przez wiarę dochodzi się do realnego doświadczenia i poznania rzeczywistości Bożej, zjednoczenia z życiem w samej Trójcy Świętej. Czasem kontemplacja utożsamia się z owocem działania łaski wierzących, prowadzący do stanów ekstatycznych. Jest to tak zwana kontemplacja blama, inna od medytacji, która jest czynem człowieka. Kontemplacja jako oglądanie Boga jest zdaniem Ewangeliusza z Pontu dwustopniowa. Pierwszy stopień to teoria fizyki, kontemplacja świata natury, który doświadczyła pani Ania od najmłodszych latach. Która kontemplacja świata natury przeradza się, znaczy jest sposobem dostrzeżenia istoty wszystkich rzeczy i boskiej praprzyczyny, którą możemy dostrzec od razu pani Ania. Pięknie stworzenia odkrywamy pierwotne piękno Boga. Drugi stopień kontemplacji ma miejsce, gdy człowiek oczyszczony ze swoich namiętności i myśli jednoczy się z Bogiem, co sprawia, że zaczyna go kontemplować w sobie samym poprzez swoje wewnętrzne światło. Wówczas Bóg zaczyna odbijać się z ludzkiej duszy, czym zwierciarzeć i podczas takiej modlitwy człowiekowi jego własny stan jawi się jako podobny do szafiru lub barwy nieba. Zatrzymajmy się przez chwilę przy szafirze. To pierwsza barwa, na jaką się zwraca uwagę w twórczości Anny Alicji Trochę. Po pierwszym spotkaniu z artystką i odmiennych prac miałam nawet ochotę wybrać wyłącznie obrazy w różnych odcieniach niebieskiego, ale przekonałam, żebym tego nie robiła, ponieważ szkoda byłoby pozostawić na marginesie różnorodną paletę innych barw w obrazach, na których z tymi rękami przemieniła świat widzialny tak, by zajaśniało w nich także to, co najważniejsze, najgłębszą rzeczywistość tajemnicy. Kontemplacja pojmowana jako zjednoczenie z Bogiem oznaczała dla mistyków greckich zjednoczenie się ze światłem i przeobrażenie w światło. Zjednoczenie się z pięknem i przeobrażenie w piękne. Zjednoczenie się z miłością i przeobrażenie się w miłość. U Anny Alicji Trochi efekty stanu zjednoczenia z miłością widać nie tylko w obrazach, ale także jak u każdej mistyczki w jej wieloletnim zaangażowaniu na rzecz innych. Artystka zorganizowała dotychczas, jak większość z Państwa być może wie, ponad 250 wernisaży na innych artystów w Galerii Delfina, teraz Delfina Okraszycką. Jej prace brały udział w aukcjach na rzecz hospicjum i ofiar żywiołów. W jej malarstwie miłość objawia się poprzez wyciszone błękit lub kolorową energetyczność, podnoszącą na duchu i oddzielającą zmysły. Artystka przyznaje, że obrazy natchnione są z pewnością przez Ducha Świętego. Zarówno w jej życiu, jak i obrazach widać spójny rytm, harmonię i nadprzyrodzone światło. Anna Alicja Trochi przez swoją duchowość i estetyczny tryb życia staje się strażniczką sakrum, a dając nam zajrzeć pod potrzeby bytu, niewykluczone, że sprawia, iż jej obrazy otwierają innych na Boga. Poza tym na pewno nieprzypadkowo urodziła się w Sokółce, gdzie przecież w parafii świętego Antoniego z Padły w 2008 roku miał miejsce cud eucharystyczny. Simone Weil mówiła o pięknie świata jako czułym uśmiechu Boga, który nas obdarza poprzez piękno materii. Tak. Anna Alicja Trochi zachwyt nad tym pięknem przeistoczył w mistyczkę i artystkę kontemplacyjną, a jej obrazy z pewnością w dobie współczesnego głodu metafizyki będą stawać się coraz bardziej popularne na świecie. Jeśli naprawdę doświadczyliśmy sztuki, już kończę, to świat stał się lżejszy i więcej jest w nim światła, jak pisał niemiecki filozof XX wieku Gadamer. Jestem głęboko przekonana, że dzięki tej wystawie będziecie Państwo mogli prawdziwie doświadczyć sztuki, a poprzez nią także sfery duchowe. Zapraszam na spacer polami geodrami poprzez błękity, szafiry, zieloności, czerwienie i barwy słoneczne, przez ziemię, słońce, lasy, jeziora, powietrze i wiatr, w szacunku do siły ożywczej całego stworzenia, które pulsuje w ciągłym ruchu i stawaniu się, niezależnie od stanu odpoczynku czy rozkwitu.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A pan Aniu, jestem bardzo zaskoczona, bo teraz wysłuchałam pierwszy raz, bo to rzeczywiście świeże, dopiero miałam możliwość to zobaczenia przed chwilą, przed godziną. Ty nie pijesz alkoholu? Przecież wy wszystko wypijacie. Przyszło takie tabu ludzi. Patrz, patrz. Gdzie? To siedzą. No. Z Breżniewem. Czemu nie czciłeś Breżniewa? Patrz, jak on wszystko wypija. Tej przestrzeni, i oczywiście kierownictwo, które też udostępnia nam, będzie udostępniało artystom to, żeby tutaj będziemy się wystawiać. A cudnie jest jeszcze, jak będzie muzyka. Bo niezależnie od tego, że ja może maluję jakąś przestrzeń duchową, niezuchową, jaką wyobrażalną, niewyobrażalną, ale muzyka dla mnie również ma wielkie znaczenie. Nie było mi przestrzeni być śpiewu ptaków albo śmigiotów. To jest taka sytuacja. No to więc ja bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję przyjaciołom, wszystkim, którzy do mnie dzisiaj przyszli. Jestem super miło zaskoczona również, że jesteście. No, myślę, że może Zbyszka poproszę Nowosadzkiego zawsze. Tak, coś powie o mnie, zna mnie bardzo dawno. Aha, a propos wystaw, więc kiedyś to robiliśmy razem z Wielkiewem, teraz jest Nowosadzki zresztą pomaga w galerii publicznej. Jeżeli chodzi o aukcje, aukcje by to, co robiliśmy, by istniały, gdyby nie artyści, którzy wydawali serca swoje prace. Także dziękuję tak po prostu wszystkim. Pięknie, bardzo cię proszę.